Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Popocji Fortet, a my lecimy z testowaniem skinków. Ostatni odcinek z testowania skinów był jakieś 5-6 miesięcy temu, także powracamy do tej serii. Jeden odcinek, jeden live codziennie, live o 21, także zapraszam. Pierwszym skinkiem, który sobie dzisiaj przetestujemy, to jest Ant-Man. Ant-Man, mam od niego cały zestaw. Taki ma kill-off, taki ma mniej więcej efekt uderzania kill-offem Nergit. Mamy ten, mamy plecaczek, taką muszkę fajną. Mi się ona bardzo podoba, ten plecaczek do na przykład takich zwierzęcych skinów bardzo fajnie pasuje. Ant-Man ogólnie miara git skinek, jeżeli chodzi o samego skina. Zobaczymy sobie przy wychylaniu, czy on jakoś zasłania, czy nie. Znaczy, praktycznie wcale nie zasłania, tak mogę powiedzieć. Moim zdaniem za 1500 taki skinek jest bardzo opłacalny. Sprawdzimy sobie jeszcze przy na przykład sztucerze. Gdzie my mamy jakiś sztucer? Tu jest na przykład sztucer, bierzemy sobie. Zobaczymy, czy sztucer. No tutaj już ewidentnie widać różnicę, bo tutaj mi się wydaje, że cała lewa strona praktycznie jest niewidoczna, jak patrzycie sobie. Więc trochę to może zasłaniać, ale przy pomocy kamerki sobie możemy to szybko ustabilizować. No i tak, kill-off moim zdaniem jest git, plecak jest git. No i jeszcze do tej serii dokładam, że będziemy sobie zestawy skinków oceniać, nie tylko samego skinka. Zawsze samego skinka ocenialiśmy, ale moim zdaniem Ant-Man ocena 8 na 10, bo nie jest jakoś zbyt duży, ja mam same duże skiny. I napiszcie, jeżeli to oglądacie przed 20, jakie następne skiny chcecie zobaczyć, bo my teraz lecimy z kolejnym skinem. Kolejnym skinem będzie strój Star-Lorda. Ubieramy sobie Star-Lordzika. Nawet do Star-Lorda to w miarę pasuje ten plecak. Gdzie jest od niego? Tutaj jest od niego plecaczek i weźmiemy sobie od niego kill-offik. On miał kill-off? Tak, miał na 100% kill-off. Gdzie jest od niego kill-off? Halo, gdzie ten kill-off? Jaki? A, z Marvela przy tym kill-off był, gdzie ja tam patrzę. To jest od niego kill-off i lotnie to w sumie chyba wam nawet tutaj nie pokażę, bo tutaj nawet nie ma tego, nawet nie ma, żeby rozłożyć lotnie, ale zobaczymy sobie. Tak ogólnie wygląda Star-Lord w grze. Taki ma kill-off. Ja już kill-off kiedyś miałem, także sobie dokupiłem po prostu Star-Lorda. Zobaczymy przy tym. Moim zdaniem... Mniej... Nie. No, mniej mi się wydaje, że zasłania niż Ant-Man. Przy tym, jeszcze sobie tutaj sprawdzę na wyższej wysokości. Chwila. Nie, no jednak jest różnica. Jak patrzycie się tak do góry, no to... To nie, no raczej tak nie skolapsujecie. W sumie jak kolapsujecie Skybase'a, tylko patrzycie do góry. Tak, na samą górę. Ale tak to... Może być w sumie, może być Star-Lord. Taki ma kill-offik, taki ma plecak. No i czy tu się, da się tu sprawdzić lotnie? Niestety się nie da. Ale jeszcze sobie sprawdzimy jedną rzecz. Tutaj Skara sobie jeszcze zobaczymy. Nie no, jest git, mi się wydaje. Nie no, moim zdaniem skinek gorzej od Ant-Mana. Ant-Man miał chyba 8 na 10, tak jeszcze jak nie powiedziałem oceny do Ant-Mana, to 8 na 10. Moim zdaniem Star-Lord 7 na 10. No, jakoś lepszy od... Co tu się podziało? Lepszy od Ant-Mana, moim zdaniem Star-Lord nie jest, ale jako, że miałem go przez cenę, to sobie go kupiłem. Napiszcie swoje oceny skinów, tych, co dzisiaj przetestowaliśmy w komentarzu, a my się widzimy już za godzinkę w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i napiszcie, jakie skiny mają być za godzinę. Trzymajcie się, siemano!